Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Chodź Beleron. Krix w tle. Dobra, dzisiaj siewy rzepaku robię tym zestawem. Krixu! Tak. Żyjesz? Co mówisz? Żyjesz? Żyję. Wtedy chcę tego bota ścisz, bo niby słyszał. Właśnie ścisłem. Co mówisz ciekawego, Krixon? A nie, to odcinek już leci? Leci, ale żeś chyba mikrofon sobie popsuł. Ale gdzie leci? Znaczy co nagrywa? Bo słychać jakbyś przez puszkę gadał. Krix popsuł mikrofon. Nie, na serio ci mówię. Dobra, trzeba tutaj szerokość zmienić. Na 6.2. No, Hoyt Beleron leci, a co? Hoyt Beleron, Hoyt Beleron. Siejemy sobie żywe ściernisko. Krix w tle. On nie będzie słyszał, co ja mówię, no bo jestem wyciszony na Discordzie. W sensie mam na przycisk mikrofona, a ja nie będę mu wszystkiego gadał, bo wtedy odcinka nie będzie oglądał. Ale siejemy sobie ściernisko i jest ładne ściernisko, wysokie i fajnie to wygląda. Jeśli pamiętacie, w poprzednim odcinku tutaj było wapnowane. Podoba mi się to ściernisko, zajebistą robotę robi to ściernisko. Jest fajne takie wysokie, bo to oryginalne, to widać tak jak jest na szradzie, to takie było oryginalne, niziutkie. Jakbym po ziemi szorował headerem dosłownie. A tak to jest trochę wyżej. Wywaliło chuje. Przyjaciel. Teraz? O, terajo. Teraz wrócił stary Krux. No opowiadaj coś, Krux. A co my w ogóle nagrywamy? Znaczy ty nagrywasz? Chodź Balerona. A muszę kiedyś przyjść znowu. Bo byłem w pierwszych trzech odcinkach i to się skończyło. A zapraszam, zapraszam. Bo roboty jest od dużo. Nie no, ja tu rzepak na razie koszę i poprawiam. 15. A ja sobie się jeżę. Co? No co? Jakie żyto? Jakie żyto? Owiec głuchy czarny. A, no chyba, że tak. Medal głuchego owca dostaniesz, jak chcesz. Co? Medal głuchego owca dostaniesz. O, a czemu suchy? Bo nie mokry. Kurde, ale zajebiście idą te siewy, nie? No bo nie słyszący. Stary, no podoba mi się ten siew, nie? To tak pięknie wygląda. Ty, gdzie duża przyczepa stoi? Ha, bo ja to sejmę. Dobra, nieważne. Czy sejma od tej przyczepy odpiąłeś? No, ty go odpiąłeś przecież, bo ty talerzówkę odpiąłeś. Aha, dobra. Nieważne. Ty wiesz, że ja nie wiem, na kiedy ten odcinek ratuje? To jest najgorsze. Ale mi się zdaje, że chyba dopiero na 19. Ty, a Miki może wbić na ten kanał? Nie, chyba. A, to szkoda. Ale go nie ma, bo on szkodzi. Hej, o 12 skończyłem. A ja dzisiaj wcale nie byłem. I ty nigdy nie jesteś. No tak, no bo się szkołę skończyłem, no to wiadomo, że nie będę w szkole, nie? Ale pracujesz. No, dzisiaj mam wolno akurat. A, czyli dzisiaj ładowarka Merlo nie poszła tu. No nie, bo nie ma roboty dla niej. Teraz chyba najbliżej będzie dopiero w październiku użyta. Jak będziemy nowy dom kopać.
Ty, czekaj, co? To ty do października masz wolne? Nie, no ty głupi jesteś. Bo dzisiaj mam wizytę taką jedną, Wiszek jest. I wolny miał. I o 16 wyjeżdżam z domu. Najpóźniej o 16. No, w sumie... A wtedy z Marikiem nagrywamy? No, zaraz. Okej. No chyba, że nie chcesz. Nie no, ja chcę. Stary, ty się pytasz dzika, czy zra w lesie? No stary, no nie mogę się nacieszyć tym średnickiem. Jak to zajebiście wygląda z tym Masajem? Gdyby nie ja, to byś go nie miał. No, też prawda. W sensie ty mi tylko podesłałeś tego moda, a ja sobie go grałem. Bo zobaczyłem co na YouTube. No dobra, ale byś nie ten, byś nie wiedział o nim. No dobra, może byś się dowiedział kiedyś. Ale nie tak szybko jak ja. No bo ty na bieżąco pewnie od zera oglądasz. Jo. No wszystko właśnie, a ja jestem na 115 odcinku dopiero. Ja na bieżąco od zera, od Bietaka. Od Bietaka to nawet nie da, ale... Agrokoledzy na pewno nie mówiłam. Od Bietaka to nawet nie zacząłem, a tam chyba z 8 odcinków już wyszło. Jo, ale powiem ci, że polecam. Ty, ja jeszcze po sąsiedzku sezon pierwszy muszę skończyć oglądać, bo skończyłem na 12 odcinku. A ja cały obejrzę. A ja sezonu czwartego nawet. Nawet sezonu czwartego nie zacząłem oglądać. W 19. I od Bydaka nie skończyłem w 19. A w 19 to ja skończyłem. Ja skończyłem chyba na 80 odcinku. Łe, to i tak daleko zaszły. No tam dużo, tam nie wiem czy do 100 doszli. To tam było chyba ze 150 odcinków. No, jak od zera wyszło, czwarty sezon, to ten, to pamiętam, że... Boże, od zera, po sąsiedzku. Pamiętam, że na 16 odcinek był, jak ja zacząłem oglądać od zera sezon czwarty. A od zera zacząłem od razu, nie? Bo przedpremierowo, kurde, już czekałem, aż ktoś wypuści film. Cały czas YouTube'a sprawdzałem. A no to pierwsze 20 odcinków to ja też od razu oglądałem, jak wyszły powiadomienia. No, ale po 20 odcinkach tak przestałem już. Na wieczór sobie na spokojnie praktycznie zawsze puszczałem. No ja później już nie oglądałem, no bo już miałem własnego farminga dawno, więc... No a też chłopie... Jak farming wyszedł, to ja po 180 minut grałem. No ja mam mało godzin w 22, tylko 285. Kombajn kosi już kosić. To powiem ci, te 285 godzin, to co to jest? Nie, kukurydza już urosła. Farminga mam już 10 miesięcy, a nawet 300 godzin nie mam. Ja też. Ej, czaisz mordo to, że kukurydza wyrosła? No super. Ale rzepak skosiliśmy. Znaczy z tego jednego pola oczywiście. Ty, siejemy jeszcze gdzieś kukurydzę? Nie wiem, czy będziecie chciała tyle szuflować tą... wiadrem. Hmm. 33, 23. To i tak jest wielkie pole, bo tam żeśmy mieli 120 ton z tego pola, z 38. Jo. No to powiem ci, że ja bym to jednak zostawił. Jakby ktoś nie wiedział, to gadamy o farmingu 15 na naszym prywatnym save, jakby coś pytał. Jo. Czy tak nikt nie będzie pytał, ale chuj. A, z 13 będziecie widzieć, być może. Timelapsa.
Jest taka opcja, ale to zależy od Kruxa. Wiesz, to jest mój safe. Musisz mieć pozwolenie na nagrywanie. Ale ja chętnie udostępnię. Aha, dobra. Z daleka wyglądało to jak rzepak, a to pszenica. Chyba pszenica, albo jęczmień, nie wiem co ty myślałeś. Pszenica. Na 24 chyba, tak? Nie, 23. Pszenica głucha. No, 23. Pszenicę głuchą siałeś, tak? Jo. Ty, jak zacząć kosić te pole 33? Tak jak idzie droga, najlepiej. No w sumie tak, albo ta polna. Tak, no jak idzie ta polna. Chyba co mnie pokusiło, żeby takie zawiasy kupić? No bo tam nie pole było na początek. Znaczy nie, bo my wtedy mieliśmy mniej trochę pieniędzy. A to nie miałabyś na łąkę wybrać? A nie, łąkę mamy na 40, dobra, sorry, przepraszam. Kupiliśmy łąkę i zostało nam jeszcze i chciałem kupić jakieś pole. Stwierdziłem, że 33 będzie dobre. No to jest dobre, jak się połączy. No, a za niedługo by było można łączyć. Bo pól na razie jako tako nie mamy żadnego łączenia. Można by było tutaj zainwestować, żeby 27, 32. Ja bym 32 zainwestował, żeby tam był już po długości. No, żeby ta ścieżka jeszcze była, bo ta ścieżka jest spoko, bo możesz nią jechać do tego. Na skup. Dobra. Pracownik zatrudniony. Oczywiście mapa Bjorkholm, jakby coś pytał. Jo. A link nie będzie pytał. No właśnie, zaraz będzie komentarz, kto pytał. Ja. Kriksa, czy kto pytał? Dio. Wspomnisz te słowa. Jo, ale to dopiero za tydzień będzie jak coś. Jo, wiem. Ja czekam na Felsbruma. No ale to, powiem ci, to się nie da inaczej nagrywać niż na zapas głosowych. Jo. Bo timelapse to ja mogę sobie codziennie po robocie praktycznie, że nagrać, więc... A tylko, że to nagrywanie tych timelapse'ów trochę ci zajmuje. No ale jest na pewno dużo łatwiejsze niż głosowy. No. Nie musisz się niczym przejmować. Jo. Dobra, tu zatrudnimy pracownika. O, Krux, teraz możesz powiedzieć, jak to się stało, żeś na Discorda w las? Jak tyś się tu Co? Znalazł? Jak tyś się tu znalazł na tym Discordzie? Paweł, kurwa, hasło zgadli! Kurwa! Jakiś Paweł chce dołączyć! A no co to za hasło, zbytnie trudne nie jest. No 1, 2, 3 to jest bardzo dobre hasło moim zdaniem. No to ja zawsze takie hasło. Ale Tiba Baila też miał, mój przyjaciel. Mogłeś go dodać. Bez kitu, mogę go dodać. Bym pomagał. Dobra, dobrze, że ciebie nie ma, bo tak to bym włączył automatyczną akceptację i by było. Ja zawsze mam. Tak to zawsze automatyczną akceptację włączył. Cześć, trzeba jakieś nowe hasło wymyślić. Ale żeby chłopowi w ogóle się chciało zgadywać. No to akurat jest klasyczne hasło, więc tego ciężko nie było zgadnąć. Mam pomysł na następne. Pewnie 3-2-1. 2-3-1. Trzeba spłacić w końcu ten kredyt za tą ładowarkę. Jo, ten kredyt trzeba wreszcie płacić.
Kurde, no powiem ci, że to ścierlisko robi robotę, nie? To może przez to mi się farminga nie chciało grać. Że było takie niskie, brzydkie ścierlisko. Mi się to od początku nie podobało. Nie robi, bo wychodzić modyfikacje. Ale od początku mi się tamto ścierlisko oryginalnie podobało, takie niskie jakieś. No. Może przez to mi się nie chciało grać. Może parku zarąbiście wygląda. Nie wiem, nie kosiłem jeszcze, to nie wiem. Nie wiem, rzepak to jest ta sama tekstura, tylko że wyższa, nie? Ale jednak robi roboty. Jakoś lepiej mi się podoba, chociaż na pszenicy najlepiej wygląda. Bo wtedy widać faktycznie te ślady, a w rzepaku to tak średnio widać te ślady. Albo ja po prostu... No ja mam ścierlisko po jęczmieniu. I zarąbi się wygląda. A jak rejestracja tam mecz wczoraj się a, przegrali jak coś. A. Nie wiem, po 5 minutach stwierdziłem, że idę grać. To jest to. Włosi wygrali jak coś. Znaczy wczoraj, no w sumie to tydzień temu. No dla nich tak. Dla nas to było wczoraj. Jak coś mordko kończy, wczoraj, czyli 11 września. Będzie tak, te kółka są połączone z talerzówką. One i tak są do góry, ale i tak się kręcą razem z talerzami. Nie, to jest zajebiste, nie? To ja mnie to zawsze rozwalało w Arminie. A, sorry, talerze się nie kręcą, ale koła już tak. Nie no, kręci się coś tu, ale te wały to się nie chcą kręcić za bardzo. Talerze kuchenne zamontujesz, też się będą kręcić. Jo. Magda Gester przyjdzie i rzuci talerzem. Jo. Ale wiesz co mi się podoba w 22, a czego nie ma w starych farmingach? Co? Że jak łączysz pola, to na mapie widać je, że są połączone. Jo. W 19 tak nie było. No nie, bo w 19... A chyba, że miałeś precision farmer, nie? To wtedy było widać, jak na przykład nawoziłeś, albo wapno rozsiewałeś. No to tak, ale chodzi w sensie, że oryginalnie. No. Bo tu jak mam połączone albo powiększone pole, to od razu to widać na mapie. Mhm. Kurwa, Paweł się dobija. To go przyjmij. Nie. Następnym razem bez hasła ustawiam. Chłopca znalazł tinka, że gra haker, złamał hasło. Haker z niego niezły, nie? Co ty gadasz, że już to pole 19 minut dzieje? Co ty gadasz? Co, ja 19 minut talerzuję? No teraz na OBS-a zobaczyłem. Chciałem sobie zobaczyć, ile jest minut odcinka, a patrzę, tu już 19 minut. A ja kończę właśnie talerzować te wielkie pole. Ej, że nam się w ogóle chciało to presować. Nie było wyjścia. No, ale przynajmniej teraz nie będziemy presować. Przynajmniej teraz ja nie trzeba, żeby słom nie będzie trzeba robić. No. Ale robotka idzie. Jo, idzie jak szalony. Paliwo się kończy w Sejmie. No jakby nie było, to ze 3 hektary będę miał zasiane. Prawie. Jakby nie było, to jak zgłosimy te pole na kiszonkę, to będziemy bogaci. Coś nie jesteś po tak.
To już będzie 25 odcinek, tak? Z Choć Belerona, mi się wydaje. Nie Czy wiem. Źle mi się wydaje. A raczej na pewno. Powiem ci, że to jest takie trochę dziwne uczucie, jak nagrywasz odcinek dzisiaj, a wypuszczasz go dopiero za tydzień. To jest takie dziwne uczucie. Dobra, ostatni przejazd i finał. Krótce trzeba podgłośnić. Byłam na mój mikrofon na 0 dB, a tam miałem na minus 3. Krux! A Krux się zmutował. Wróciłem. To dobrze. Kółka się kręcą nawet w miejscu. Jak ta leżówka stoi w miejscu. Ale powiem ci, że w Kolonii byłeś na 7 odcinkach. Jo. Jo, i na siódmym, że żebym go zrywali. Pamiętam wycinkę drzew. Jo, to też było dobre. A ja teraz się wycinkę nie bawię, tylko podchodzę, klikam H i ukryłam drzewo. No bo to już powiem ci, to są lata w farmingu i się nie chcę. Co? 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 No, co? Znaczy, powiem ci tak, no nie chcę się, bo ja zawsze grałem, to miałem duże mapy w farmingach, duże pola. No. No, woźnice, no. Ale nie, no zawsze miałem takie big pola. No, kurwa, a woźnice? No teraz są już wielkie, ale były małe. No. Mi tam zostało ostatnie 2 sezony, więc zostały, jak dobrze pójdzie, to 5 odcinków. Jak dobrze pójdzie, to mnie weźmiesz tam. Nie. Dobrze. Już tam nie ma co już robić, mordo. Co? Tam już nie ma co robić. Wiem, ale się śmieję. Bo w sumie na woźnicę bym nie chciał. Na co ja bym chciał iść? Na to w Brumie już byłem. To było bardzo fajnie. To było moje marzenie od dzieciństwa. Ravenport był spoko. Ale nie wiem, czy w ogóle jeszcze istnieje. To już dawno skończony jest. Aha. No już chyba od roku jest skończony, albo od dwóch. Nie od roku. W 2020 go skończyłem. Pamiętam, jak Quartraka kupywałeś. Jo, to wtedy Zbysiu jeszcze był na tym. No. Na czym? A ja na Discordzie. Ale mnie wywaliliście. Ale mnie wywaliliście. Dobra, przejadę się z wałami, jeszcze tak z 10 minut będziemy kończyć. I wtedy zapraszam cię na 19. Fuzbruma? Na Fuzbruma, no. Tak, żebyś o 14 był na serwerze już. Kruk stara myśli, co zrobić. A będziesz coś jeszcze nagrywał? Co? Oprócz Fuzbruma będziesz coś jeszcze nagrywał, czy już nie? Dzisiaj? Już nie. O. Mam plan. Wykonam go sam. Myślę, że tak. Nie, no bo... Wiesz, kto truł już, nie? Co? Już Miki truł. Się pytał, o której gramy. No i o której gracie? 19. O. Pewnie przyjdę. Pewnie przyjdę, skoro będziesz go powiedział. Tak. Nie no, nie będę go wkurzał, teraz się pogodziliśmy,
Przyjdę może pogadać trochę. Powiem ci, że jestem w szoku, bo już całe pole prawie uprawiłem. A ja już całe pole zasiałem i już wałuję. O, ta opcja wałowania też jest zarąbista w 22. Coś innego. Nienawidzę. Jakaś ta nowość. Ja lubię wałować akurat. Fajna ja robota. Nie, za bardzo. Wałowanie jest fajne, jak się lata w niczym na gejzu. Dobra, ostatni kącik mi został za ten. Wiem, że MS to denerwowało to wałowanie zawsze, ta prędkość, i zmienili ją na 18 na godzinę. No właśnie, bo kiedyś kurde się wałowało mniej na godzinę. No ale oni sami sobie to aplikę zmienili. A. No bo 12 się no i powinni zmienić nie w farmingu. Bo te 10 czy tam ile to... To szybko idzie nawet. Dobra. No jak się ma tak do 3 hektarów, to jeszcze spoko idzie, ale później jak się ma takie z 50 hektarów pole, to już naprawdę powoli będzie. A to jest duże wały. Nie. Nie? Dzisiaj w 15 mnie nie będzie. A byłem dzisiaj w 15? Nie, nie byłem. Ogólnie wiesz, że ja nie miałem przyjść tutaj na Holbera nagrywać, tylko miałem sobie Enkrika przygotować i ci serwer, ale nie chciałem cię. I wolałem przyjść na nagrywać. A Magic. Bo stwierdziłem, że nie chcę się go przygotowywać, a tu już mam przygotowane wszystko. I teraz Krux, możesz mi powiedzieć, co w kolejnym odcinku mogę z Hojbelera robić. A ja wiem. A ja mam wiedzieć? Żniwa? Nie, dopiero sierpień jest jak coś. No to uprawa. Rzepaką posiano na dwóch polach. Choinka. Kwiatki. Nie, no kwiatki to w 15. A w 17 będą chaszcze. Nie wiem nawet o tym jest za ikonka, serio. Nie pamiętam. Ale chyba jest taka sama jak 15. A? Dobra, wałuję to dalej, bo trzeba to wałować. No po odcinku dużo to wałowanie nie lepiej. Kocham tego masa, Janie, bo to jest coś pięknego. Jak on biegł, to nie może znaleźć i szuka 3 godziny. No stary masa, to jest coś pięknego. Teraz na czwórce jeździ z wołami. To też jest zasiane? Aha! To żem teraz dojebał. Serio? To jest zasiane? Wszędzie to jest skulturowane tylko. Ty! Co? Powiem ci tak. Że mi Peter odjebał. I to taką mocarną lipę. Bo zasiałem 3 pola rzepaku. Trzeba zaktualizować mody w 19. Jo, żeby na serwer nie wejść. Jo, żeby nie nagrywać. Ty, a ja powiem ci, że teraz lipę fest odwaliłem. Czemu? No bo zasiałem 3 pola rzepaku. I to takie nawet dosyć duże. No będziesz zarobił. No ja, ale zostanie tylko jedno pole na jakieś zboże albo sorgo. Nie, a nie, tam sorgo ostatnio było, więc musi być jakieś zboże. A może o ja.
Powiedz głuchy? Dobrze. Ju, medal trzeba dostać. No bo nie słyszący. To ja nawet nie wiedziałem, że mam jeszcze dopolegowała wojna, serio. Ja myślałem, że to jest tylko tak o talerzówką przejechane, bo tekstura się i talerzówki jest taka sama prawie, że... Jo. Zaktualizuj. Jo. Nie, to nie rób mordo. Nie, błagam, niech mi nie wywala farminga. Nie będę czekał znowu pół godziny, aż się włączy. Dobra, mamy tu jakiś save? Granatolin. Ile tu save najwięcej godzin ma? 170? Felsbrun? Robię wrażenie. Dobra, robię ostatni przejazd i idę już do ciebie, mordeczko. Gramy na Granatolin. O. Czekaj, ja sobie wyłączę sobie ten program. A nie, czekaj, kiedy my zaczynamy nagrywać? Za 7 minut. To idź se herbaty spasz. Włączać farming? Okej, dobra. Ale fajne zdjęcie na grupie, to nie są. Zarąbiste zdjęcie, co? A dobra, to tego jeszcze żeś nie widział. Dobra, więc na razie trzymajcie się, cześć. Tyle z Hoytbelerona. Na razie. No, kończymy odcinek z Hoytbelerona i zaczynamy dawać odcinek z Wolfengruna. No i dobra, resztę co dowiadomo poza odcinkiem, to muszę zmałować. Ale to już nie dzisiaj. Może na jakimś live'ie kiedyś. Nie wiem. Ale raczej nie.